witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tymczasem ja udaję się sprzedać soję. Przeczekałem leciutko. Oczywiście Farming Simulator, czyli symulator farmy w wersji 2017, czyli czwarta albo trzecia 2013, 15, 17, ale chyba był jeszcze dziewiątka. Był, ale nie wiem, czy był. Dobra, widzę, że... Dobra, ja sobie zmniejszę tutaj czas. Jadę tutaj sprzedać tą soję, żeby kupić tą ciężarówkę, ale z tą ciężarówką to oczywiście poczekamy sobie. Jakby coś, kredyt weźmiemy i mam jeszcze jedną rzecz do sprzedania, jakby coś. Ale tą soję sprzedam, to raczej będę mieć powyżej 100 tysięcy. No, powyżej 100 tysięcy będę mieć. Dobra, leci. Ja sobie zobaczę jeszcze jedną rzecz. Tutaj mam Jeepa. Tutaj mam Jeepa, okej. Dobra, 20... A nie, nie będzie 100 tysięcy. Trochę się przeliczyłem chyba. No nie będzie 100 tysięcy. Co za... Czekajcie, za ile ja sprzedaję? 1500... A, no trochę się przeliczyłem. Myślałem, że trochę inną cenę sprzedaję, ale dobra, mamy na tą ciężarówkę, ale ja i tak sprzedam tą poprzednią. Teraz muszę wrócić na farmę i będziemy zbierać naszą, naszą soję. Będziemy zbierać. Dobra, wracamy. Naszą Waltrą. Tutaj mamy już... Tutaj mamy kolejkę i tak dalej, to mnie nie obchodzi, ale ja tutaj jadę. Dobra, trochę mikrofon w dół. Dobra, oj, za mocno. Tutaj muszę pojechać, o tutaj. Tu zatrzymuję się. I teraz przesiadam się do kombajna. Wciskam, oczywiście X-em rozkładam go, jak nie macie. B wciskam i sobie wejdę do środka od razu. Albo nie, na zewnątrz będzie lepiej. No i będziemy zbierać troszkę rzeczy. Dobra, pozbieramy, widzimy jak ta soja. Ta soja po prostu mało idzie, tej soi mamy, mało się zbiera. Pszenicy 3 razy, czy nawet 4 razy szybciej, więcej byśmy mieli. Na przykład na tym kawałku bym miał już 1000. Znaczy 4000, a tak mam 1000 soi. Więc no nie fajnie, przejadę sobie tak kilka razy. No i dzisiaj mamy żniwa po prostu, no. O poranku, żniwa o poranku. Patrzcie, mogę zrobić coś takiego. Tempomat, trójką włączam tempomat, jakby ktoś się pytał. Trójką. A jakimiś tam przyciskami jeszcze? Go zmniejszam. Dobra, może nie wariujmy, bo nie wiem jak to o tą muzykę chodzi. Czy można ją, czy nie można, po prostu nie mam pojęcia. Dobra, wyłączmy sobie. A wiem, co byśmy mogli zrobić jeszcze w tym momencie. Oj, za mocno. Ale dobra, widzicie jak ładnie wciąłem się? Idealnie. Więc na tym polegają żniwa po prostu, proszę państwa. A, nie mogę jechać, kurczę. Myślałem, że mogę nastawić. Dobra, puszczę pracownika, a ja sobie szybciutko kupię tą przyczepę tą. No nie da się jakichś innych rzeczy. Można ją także wypożyczyć, tylko nie ma sensu jej wypożyczać. Widzimy 13 tysięcy, może być trochę ciężko, ale mam 50 tysięcy pożyczki już tylko. Spłaciłem 95 miałem, bo wziąłem na początku nawet gry 20 tysięcy, żeby właśnie tą przyczepkę mieć drugą. To chyba nawet na odcinku... Nie, na odcinku nie brałem. Przed odcinkiem grałem. Czy na coś tam. I teraz spłacam sobie, żeby po prostu odsetek. Ale odsetki to i tak słabo. Dobra, no jak widzimy, jedziemy sobie. Jedziemy sobie. No i teraz tak. Wam pokażę jeszcze jedną rzecz za chwilkę. Tylko sobie wezmę, obrócę. Zobaczymy jak tam ta przyczepka.
Mogę ją wypożyczyć. O fuck, no właśnie, mogę ją wypożyczyć. Tą drugą mogę wypożyczyć. 6700. O kurczę, no to drogo. 6700, dobra. Ja idę zobaczyć tą przyczepkę, o co tutaj z nią chodzi. Czy można podpiąć do niej do tyłu? Można podpiąć jeszcze jakąś przyczepkę? Czy nie za bardzo? Nie za bardzo. A zobaczmy tą drugą. Dobra, tam jest gdzieś. Tam chyba mamy bank. Tutaj mamy bank. Tutaj w ogóle mam kilka sztabek, widzę. Tutaj mamy bank, więc nie spłać, tylko pożycz. Pożycz 25 tysięcy, zapiszę grę od razu. Dobra, 25 tysięcy pożyczyłem, żeby wypożyczyć tą przyczepkę. Wypożycz ją. Dobra, tu pracownik jeździ. A ja tymczasem zobaczę, co z tymi przyczepkami. Czy dałoby się... Pod nie się nie da podpiąć niestety nic. Kurczę, no, a pod to by się dało? Chyba też nie. Pod tą by się dało raczej. Tak będę wypożyczyć. No to pod tą się na pewno nie da, ale pod tą się da może. Bo to w ogóle do czego innego jest. Pod tą się da. Nie widać on tutaj. Nigdzie nie widać, także się niby da. Szkoda właśnie, że nie widać. Dobra, ale to nie jest ważne, bo do tego zawsze mogę podłączyć tamtą. Teraz zobaczę, czy nie mogę na pewno tego zrobić. W ten sposób. Czy nie mogę... No nie, no to na pewno nie podepnę do tego, kurczę, takiej normalnej, nie? Dobra, ją od razu lecę odstawić. O, cześć, tam mamy sztab baryłka złota tutaj. A, ja wiem jak tu się dostać, wiem, tutaj mogę sobie podjechać. Tu sobie wejdę na to, tutaj na to. O, i mam baryłkę złota, tak baryłki wyglądają, 30 już ma. Widzicie, tam jest jakaś jeszcze druga. Będę zbierać sobie baryłki po prostu co jakiś czas. Robicie co, muszę to oddać. Może oddam najpierw. Zwróć. No i teraz tak, kurczę, no to mi trochę niefajnie tak robi. Oj, zdrzyłem się. To mi niefajnie robi. Dobra, ja to spróbuję wypożyczyć tą teraz. Wybierz wypożycz. Czy on... Ona ma chyba tutaj, tak? Czy... Nie, nie ma. Też do wywalenia. Niestety. No niestety, do wywalenia. No ale wiecie, przyczepka mi jest potrzebna. Chyba tu w kogoś się prawie wbiłem. Dobra, trochę pieniędzy mi pójdzie na to, ale ja tam wolę to zrobić. To w takim razie ta musi być. To jest tylko 45 litrów, tamten mi miesz... A tamten mi mieszczą 20 litrów. Pożycz to. To może już będzie. Czy nie za bardzo? Kurczę, no i nie wiem w sumie. Czy to... No nie, chyba nie. Nie, no na pewno nie. Nie ma takiego uchwytu. Zaraz hajs skończę i będzie tyle z tego. Jest jakiś mod, że się wciska, kurde, przycisk, to bym mógł drugi save zrobić. W ogóle mapa jest fajna stworzona. A to w ogóle chyba nie jest do, kurde, ta przyczepka nie jest do tego, do... A nie, do wszystkiego. No to ta 40 tysięcy by była. No dobra, wiecie co? Ta chyba będzie. Bo tą mam właśnie, tą mam 21, 40, dobra, 40 tysięcy tą. I tą za 30 tysięcy wypożyczam. I sprawdzam. I sprawdzam, jak tam będzie to odgrywało, rolę jaką będzie to odgrywało. Czy będzie ten... No kurde, nie mają obie? A tamta jak wygląda w tamtej?
A w tych jak to wygląda? No widzicie, mają uchwyt po prostu. Czyli po prostu no nie będzie. Mogę mieć dużą przyczepę, ale nie pode... pod tą może podpiąć. No nie, no tu nie ma żadnego uchwytu. Tu nie ma uchwytu po prostu. Tą dużo ja wreszcie kupiłem czy nie? Bo już nie wiem sam. Czy wypożyczyłem tylko? Naprawdę sam nie wiem. Dobra, trochę paliwa zużyłem, ale to nieważne, można zaraz podjechać po paliwo. Dobra, sprzedam. Znaczy zwrócę. Muszę odchodzić niestety pod ten, od tego znaku. Żeby mi tu ładnie się łapało. Tam gdzieś mamy sztabkę złota, podjadę może nawet. Żeby było tutaj gdzieś mamy. Na dachu czy nie? Nie w tą stronę mam. Tutaj mam, na dachu raczej. Na dachu czy nie? Albo tu na dole, albo na dachu. Tu mamy, na dole. Dobra, mam 31 sztabek. Sklep oczyszczony, że sztabek. Jeszcze tam pozostaje kilka rzeczy. Dobra, jeszcze szybko tą ciężarówkę wezmę. No i będę mieć 60 tysięcy, mogę ziarna napełnić. Będzie to właśnie na tym dużym polu bardzo znaczące. Są jakieś kurde takie te, że nawet można montować tutaj na górze takie zbiornik. Na górze i jeszcze taką przyczepkę, taką mniejszą załadować. Ale nie ma sensu chyba to. Trochę tak. Nawet nie trochę, ale no dobra. Dobra, poszło. N sobie otworzy i tutaj mamy tak, w ten sposób. I to muszę zawieźć na farmę. A, i tu mam w finansach, też mogę to, dobra. 9 tysięcy mi zostało. Jak tam pracownik? Pracownik prawie skończył pracę. Ale patrzcie, jaka mgła, no. Dobra, wezmę trochę, przyspieszę czas. Dobra, przyspieszamy czas i jedziemy. Jedziemy. O nie, fajnie. Dobra, tutaj nam się już miejsce kończy, więc ja tutaj puszczę rurę. O, otwieram rurę, jakby ktoś się pytał. Otwieram rurę. I jak mi się skończy, to zaraz podjadę tamtą ciężarówką i puszczę jeszcze pracownika na ten koniec. I mi się to zsypie, 15 tysięcy, znaczy 14,5 jakoś chyba było, coś takiego. Tak, mam 14,5. No i teraz biorę tą ciężarówkę. Patrzcie, jak śmiesznie tutaj jest ten dym. Nie działa zbytnio na tej wersji kolorystycznej, znaczy kolorystycznej, no nie kolorystycznej, dobra. Jedziemy sobie tędy. Fajnie by było, jakbym sprzedał trochę tych rzeczy różnych. Tutaj widzę, że mamy sztabkę złota też tutaj, ale to może później. Mówię, odcinek, może nawet w kolejnym odcinku bym zrobił ze sztabkami złota odcinek. Jak widzieliśmy, mamy dzisiaj żniwa i naprawianie pola. Żniwa będą jeszcze w innych odcinkach, więc tu się nie martwcie, że mało było. Ale tak jak mówię, chciałbym dużo też kupić. Ale to też nie jest taki koniec, bo ja wiem, co będzie w następnym odcinku. No, może nawet nie sztabki. Tylko bardziej z paliwem bym robotę miał. Ale patrzcie, 82 km na godzinę, no to robi moc. Nie mogę dwóch ziarn różnych zebrać, ale raczej nie będę sprzedawać dwóch różnych ziarn. Bo to mi będzie raczej do sprzedaży szło. Bardziej. Dobra, ja sobie tutaj zatrzymam się. Tutaj. Może jeszcze trochę kawałek. I teraz tak, mapa. To, resetuj. I teraz do sklepu i wejdź w ten. Zobaczę ile, 97, 58 godzin ma. Oczywiście godzin w grze, nie? Żeby nie było. Ja chyba 58 godzin nawet nie grałem, no nie ma szans. Dobra, no i mogę coś wstawić? No dobra, nie mogę, już za późno. Dobra, tu puszczę tego pracownika jeszcze na końcówkę.
A tymczasem wezmę sobie New Hollanda i z tym największym kultywatorem i troszkę pojeżdżę w dwie strony. A tu nie widać, kurczę. Dobra, on się niech rozkłada. Kultywator. Trochę podjadę sobie. Dobra, tutaj mi skończył pracownik. Tam chyba też mam rzepak. Tak, też mam. No i teraz kultywowanie zostaje i będzie koniec. Dobra, ja sobie przyspieszę jednak bardzo mocno. Ja wiem, co będzie w kolejnym odcinku robić, jak w tym kultywowanie. Czekajcie, to ja jeszcze coś innego chciałem. To dwie rzeczy bym robił. No, z tym chciałem zrobić porządek, czyli belę. Belowanie, ale muszę mieć pieniądze na belowanie. Będziemy zbierać oczywiście pieniądze. Już tak na początku będziemy zbierać. Dobra, to tutaj pracownik niech jedzie. A ja za to biorę się, opuszczam V i oczywiście tempomat, trójeczko włączam, no i jadę. Jadę, 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 zbieram tutaj coś. Dobra, tutaj mi się fajnie już rozjaśnia pogoda. Więc ja się ucieszę, już zwalniam czas. O 8, fajnie, fajnie, fajnie. Zawsze to jakaś lepsza pogoda. Tylko co ja chciałem w tym odcinku? A, sztabki złota. Chciałem zbierać kiedyś, ale coś jeszcze chciałem zrobić. No nie pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam. Zwierzętami na pewno byśmy się zajęli, ale to spokojnie jeszcze tak troszeczkę zajmie nam to. Jeszcze troszkę. Spokojnie, spokojnie. Oj, V się podnosi. O nie, co ja zrobiłem? Za mocno. Dobra, no to jedziemy do tyłu. No i V, no i poszło. Dobra. No i fajnie, 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 fajnie. Dobra, zrobimy troszkę kawałeczek jakiś. Kultywowanie. No i zobaczymy. Tutaj widzę, że mijaka zrobiłem jednego, ale dobra. Już teraz go naprawię. I puszczę pracowniczka. Wiecie co? Teraz go naprawię. I tutaj puszczę pracownika. Niech on sobie tam już później zrobi. Dobra, tu naprawię ten kawałeczek. No i pójdę, pojadę pod ten kombajn. Dobra. Dobra, tutaj ładnie jedzie. Tutaj kombajn też ładnie jedzie. Oczywiście siewnik ostatnio sialiśmy. W poprzednim odcinku też go rozłożę i tutaj ja sobie przygotuję już. A, ja wiem już co chciałem robić. Już wiem co chciałem robić. Wiem co chciałem robić jeszcze. Ale to może jeszcze w innym odcinku. Nie wiem w ogóle, czy chcecie dłuższe odcinki, czy krótsze. Mi to bez różnicy w sumie. Ale jak krótsze, to znaczy takie 20 minut, nie? Niż na przykład 40-30. To będzie ich po prostu więcej. No i tak się teraz zastanawiam, czy więcej, czy mniej. Czy więcej, czy akurat mniej wolicie. Tak. Dobra, tu siewnik, to możemy także już włączyć tutaj. Tak zarządzam trochę farmą. Oj, trochę za daleko widzę, że tutaj puściłem. Zarządzam farmą. No i w następnym odcinku będzie nam pracownik siać, a ja wam pokażę, jak dorobić sobie po prostu pieniądze. Dodatkowo. Nie sprzedając zboża, tylko po prostu w inny sposób. Jak tam ceny? Ceny słabe. Podjadę sobie, ale tego mana to ja lubię, kurczę. Patrzcie, czerwona ciężarówka, czerwone. To fajne, 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 naprawdę fajne. Dobra, tu fajnie też robi. Tu także.
No i dobra, ja sobie wyjdę. Za chwilę, no, może na ciemnik puszczę. No i co, będziemy kończyć w tym odcinku, bo na tyle ja może następny nawet nagram, żeby było. O! A co mnie tam? Następny nagram, żeby był. W następnym odcinku będziemy pomagać chłopu, czyli pomóc jakiemuś rolnikowi. Rolnik szuka pomocy. Rolnik pomaga rolnikowi. Chciałem powiedzieć, rolnik szuka żony, ale to nie. Nie. Dobra. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, oglądać filmy w playliście. To oczywiście wpływa na pozycjonowanie, ale również możecie zainteresować się reklamą wyświetlaną. Nie przewijacie jej. Kliknąć w banerek. No i wtedy ja troszkę sobie zarobię na inne gry. Ale nie liczę, że to dużo zarobię. Jak nie klikniecie, to nie zarobię po prostu. No i ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, hej.